Pani Moniko, proszę powiedzieć, jaki był cel Waszej dzisiaj tutaj wizyty? Dlaczego żeście się pojawili na przejściu granicznym kolejowym w Terespolu? W związku z tymi doniesieniami, zarówno medialnymi, ale też organizacji pozarządowych i też wizytą Rzecznika Praw Obywatela, Rzecznika Praw Dziecka, udaliśmy się z wizytą poselską, żeby sprawdzić te doniesienia i te niepokojące sygnały o złym traktowaniu Czeczenów na przejściu granicznym w Polsce, o tym, że nie otrzymują możliwości pobytu w Polsce jako uchodźcy. No i te elementy sprawdziliśmy. No i wnioski są następujące, że sam budynek i przebieg procesu jest pozytywny. Tutaj strażnicy wykazują się empatią, zrozumieniem. Natomiast no, pewne nieporozumienia dochodzą w drugim etapie rozmowy, kiedy osoba, która nie ma wizy, rozmawia z funkcjonariuszem, udziela informacji, dlaczego chce się ubiegać o azyl w Polsce. To sporządzane są notatka. Większość przypadków takich osób trafia z powrotem do Białorusi, natomiast niewielki tylko procent zostaje w Polsce. Te wnioski są odrzucane czasami 50 albo 60 razy. My sugerujemy też jakby tutaj w oparciu o Rzecznika Praw Dziecka, żeby ta rozmowa była protokołowana, żeby protokół był podpisywany przez obie strony, żeby można było odwołać się i skonfrontować wersję wydarzeń. Dzisiaj mieliście okazję właśnie taką grupę osób przybywających do Polski obserwować, tak? Tak, obserwowaliśmy moment, kiedy wysiadają z pociągu, kiedy przechodzą przez pierwszą odprawę graniczną. Jeśli nie mają wiz, trafiają na rozmowę z funkcjonariuszami. Jeśli wykażą się chęcią pozostania w Polsce z racji zagrożenia życia, tortur czy niebezpieczeństwa z kraju pochodzenia, kierowani są już na wypełnienie wniosku o pobyt w Polsce jako ochrona międzynarodowa i uchodźcy. I w związku z tym, że rzeczywiście było bardzo dużo doniesień odnośnie tego, że są źle traktowane te osoby, że bardzo mało osób dostaje zgody na pobyt tutaj w Polsce, chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Teraz spotkamy się z organizacjami pozarządowymi, spotkamy się z pełnomocnikami osób, które wystosowały do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wnioski o to, żeby móc uzyskać azyl, żeby skonfrontować wersję funkcjonariuszy Straży Granicznej i osób, które się ubiegają o azyl.